przyjechałam z Rybnika. Byłam w 19 tygodniu ciąży. Okazało się, że u mojego dziecka stwierdzono zespół Edwardsa. Ciąża się rozwijała bardzo źle. Dostałam skierowanie na terminację ciąży do Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku. Zgłosiłam się tam na zabieg. Oczywiście nie dostałam żadnej pomocy. Po rozmowie z ordynatorem, po prostu potraktował mnie jak morderczynię. No. Powinien mi wskazać instytucję, miejsce, szpital, gdzie powinnam się zgłosić na terminację ciąży. Nie zrobili nic. Kompletnie nic. Zostawili mnie z tym problemem samą. Wróciłam do domu. No i przeszukiwałam internet i trafiłam na panią Kamilę Ferenc, na darmowego prawnika. No i tam zostałam poinformowana, że muszę się wrócić do szpitala, że niestety, ale szpital mi musi wskazać miejsce, a jak nie, to napisać mi na skierowaniu odmowę, z jakiego powodu odmawiają mi przyjęcia mnie na oddział. No to napisali, że brak jakiejkolwiek możliwości do usunięcia ciąży. No ja tak czytam to i ja mówię, panie ordynatorze, jak brak możliwości? Przecież w tym szpitalu się rodzi dzieci, tak? A moje dziecko jest chore i nie ma szans na przeżycie. A jak już, to ewentualnie albo hospicjum, albo po prostu po porodzie zaraz umrze. A lekarz mi powiedział tak, pani Iwono, przecież dzieci z zespołem Edwardsa rodzą się albo z krzywymi nóżkami, albo z dużymi uszami. I jeszcze jest możliwość, że pójdzie do szkoły. No myślałam, że normalnie ręce mi opadną. Potraktował mnie, tak choćbym, nie wiem, chciałam, nie wiem, pozbyć się tego problemu. Nie wiem, no ja tego nie umiem po prostu opowiedzieć, bo dla mnie to był szok. Oni powinni mi, po pierwsze, psychologa zapewnić, cokolwiek, porozmawiać, nie wiem, no pomóc, a oni mnie zostawili z tym problemem samo. Żeby nie federacja, to bym nawet nie wiedziała, jak krok po kroku załatwiać tą sprawę. W końcu na własną rękę zaczęłam szukać sama szpitala. Obdzwoniłam Kraków, Warszawę, Łódź, wszędzie mi odmówili. Pojechałam do Rudy Śląskiej. Tam też 3 razy mi odmówili. Za 4 razem żeśmy się spotkali i tam przerwałam ciążę. Pomogli mi. Nie mogę. Nie.